Kwadrans z improwizacją. Zapraszam serdecznie, Patryk Butwojski, Impro Akademia. Zapraszam również serdecznie na stronę improakademia.pl, gdzie w zakładce kursy znajdziesz różne kursy improwizacji oraz w zakładce nuty różnego rodzaju utwory, które skomponowałem, które są również przydatne w praktyce organisty, jak również harmonizacje i opracowania chorałowe. Zapraszam serdecznie. Witam Cię serdecznie na 20. kwadransie z improwizacją. Dzisiaj harmonia praktyczna. Być może zastanawiasz się, no co harmonia praktyczna ma z improwizacją wspólnego? Mianowicie bardzo dużo. Bez harmonii praktycznej w zasadzie nie ma mowy o dobrej improwizacji, dobrym improwizowaniu. Dlatego postanowiłem podzielić się, myślę, ciekawymi spostrzeżeniami, które we mnie gdzieś tam się kształtowały przez ostatnie kilka ładnych lat. A chciałbym rozpocząć od takiej refleksji, że jako organista harmonia praktyczna no jest to po prostu narzędzie niezbędne w pracy. Oczywiście można korzystać z gotowców, z zapisanych harmonii, oczywiście czasami bardzo ciekawe. Natomiast uważam, że jest to po prostu narzędzie, które każdy organista powinien opanować. Natomiast tu się pojawiają komplikacje. No w jaki sposób teraz nauczyć tej harmonii praktycznej? Bo wiele z Was osób wie, że ta harmonia nauczana jest raczej w Polsce w sposób teoretyczny, książkowy. Jest ogromna ilość zasad. To można, tego nie można. Co nie do końca ma związek z taką realiami w praktyce. To znaczy, nie mamy po prostu czasu na zastanawianie się, pisanie zadań, tylko musimy od razu grać. Więc jest ten czas reakcji o wiele bardziej skrócony. No i teraz podczas dzisiejszych zajęć, w drugiej części, przedstawię Tobie ciekawy sposób podejścia do harmonizacji, który poniekąd ułatwia bardzo sposób myślenia i na samym początku odseparowania nadmiaru teorii. Będzie on związany, połączony również poniekąd z generobasem, z basem cyfrowanym, ale o tym za chwilę. Jeszcze kilka takich drobnych refleksji tytułem wstępu. Więc obecny system w Polsce wygląda tak. Teoria według załóżmy Sikorskiego, Wesołowskiego, robienie zadań, no i w zasadzie praktyka jest tam w zasadzie bardzo na odległym dalszym planie. Natomiast powstaje pewne błędne kółko, bo tworzymy, uczymy się pewnej teorii, a przedmiot jest bardzo praktyczny i z praktyki się tak naprawdę zrodził. Więc można się zastanowić, co było pierwsze. Czy praktyka harmonii praktycznej, czy teoria? Według mnie i patrząc też, obserwując jakby rozwój historii muzyki, była według mnie najpierw praktyka, a tak zwana teoria po prostu była opisem pewnych obserwacji, zjawisk, doświadczeń. Natomiast doszło teraz do tego momentu, że ta teoria wzięła górę nad praktyką i stała się nauką samą w sobie. A generalnie ja w tym momencie no nic nie odkryłem nowego, tylko w zasadzie odkryłem to, że szkoła harmonii praktycznej, kontrapunktu, istniała już setki lat temu, tylko poniekąd została w jakiś sposób zapomniana. Znaczy, teraz oczywiście przerodzi się przez na nowo, chociażby przez nauczanie improwizacji albo muzyki dawnej. Wykonawca muzyki dawnej, basu cyfrowanego, basso continuo. No i teraz możesz się zastanawiać, w jaki sposób, co to ma wspólnego z harmonią praktyczną. Już Ci mówię. Harmonia praktyczna, jak sama nazwa wskazuje, no, wymaga od razu reakcji do na przykład zapisanej melodii, tak, pieśni, i wymaga od nas harmonizowania jej. Nie mamy czasu na teraz pisemne rozwiązywanie, obserwowanie tych ruchu głosów, tak? Więc musimy sobie uprościć sposób myślenia i wyznaczyć pewne priorytetowe zadania. Więc
Ja osobiście doszedłem do wniosku w zajęciach z profesorem Zajfelem na początku, że przyzwyczajony do nazewnictwa polskiego, mamy akord w pierwszym przewrocie, w drugim i tak dalej, i tak dalej. A profesor Zajfel na początku zawsze używał sformułowania, na przykład second akord, sext akord, quintsext akord i tak dalej, co ma po prostu związek z generobasem, basem cyfrowanym. I na początku był we mnie pewien rozdźwięk. Nie potrafiłem jakby przełączyć swojego myślenia na ten sposób. On nastąpił z czasem i żałuję, oczywiście jestem wdzięczny, że to nastąpiło, ale żałuję, że jakby ktoś wcześniej mi tego nie powiedział. Bo to bardzo ułatwia harmonizowanie w praktyce. Więc to nie jest nic odkrywczego, bo to już dawno, ta praktyka miała miejsce setki lat temu. I najlepszym przykładem jest chociażby muzyka Jana Sebastiana Bacha, ale też jego poprzedników, którzy bazowali właśnie na kontrapunkcie, na szkole generałbasu. I jeśli weźmiemy sobie na warsztat harmonizację Jana Sebastiana Bacha, chorałów, jest zbiór harmonizacji, gdzie mamy melodię, bas zapisany oraz właśnie ocyfrowanie. No i to właśnie pokazuje, w jaki sposób powinniśmy myśleć. Czyli jeśli mamy naszą melodię, załóżmy dzisiaj będzie to Kto się w opiekę, mamy naszą melodię, sopran, no i teraz w pierwszej kolejności powinniśmy wyrobić w sobie odruch szukania dobrego basu do melodii oraz w drugiej kolejności jakby wyobrazić sobie potencjalnie możliwe ocyfrowanie, to znaczy, czyli tak naprawdę wypełnienie tej przestrzeni między sopranem a basem. I zaraz tutaj pojawi się na pulpicie grafika przygotowanego materiału. Już przygotowałem oczywiście ocyfrowanie, natomiast zobaczysz, w jaki prosty sposób możemy sobie przyspieszyć pewne akcje, reakcje w harmonizacji. Zatem przełączam kamerę. W przygotowanym materiale mamy pieśń Kto się w opiekę w tonacji C-dur i zauważ, mamy głos sopranowy, melodię oraz drugi głos basowy. Te dwa głosy skrajne są w pierwszej kolejności najważniejsze. Więc zauważ, że żeby dobra harmonizacja miała miejsce, jest konieczne stworzenie dobrego basu. Więc na razie eliminujemy tak naprawdę myślenie o tej całej teorii i można się pokusić o to, że najważniejsze jest w pierwszej kolejności właśnie ten dwugłos. Ja Ci zagram od początku do końca tę harmonizację. Stworzyłem taką po prostu w miarę prostą harmonizację, ale zauważ, pojawiają się tu w głównej mierze oznaczenia w basie 6, czasami 5-6. I to są po prostu oznaczenia basu cyfrowanego, czyli od dźwięku basu liczony jest interwał, który jest oznaczony. Czyli jeśli mamy dźwięk, załóżmy w basie w pierwszym takcie H, szóstka oznacza, że kolejnym składowym tej harmonii jest dźwięk G, co nam automatycznie podpowiada, że jest to akord G-dur. I zauważ samo brzmienie naszego dwugłosu.
dalej już. Już końcówka. Zauważ, że pojawiają się w głównej mierze tutaj konsonanse i są one w pewnych relacjach. W zasadzie są to zasady kontrapunktu. Zauważ, że no nie ma tutaj w tych głosach równoległych kwint, oktaw, co sprawia, że już eliminujemy w dużej mierze zagrożenie tych równoległości, przed którymi przestrzega harmonia funkcyjna. Natomiast w muzyce Bacha można spotkać kwinty równoległe albo przesunięcie wszystkich głosów w jedną stronę, ale Bach był świadomy tego, co robił, więc no nie można zarzucić Bachowi, że nieznajomość zasad, tak? Robił to świadomie. Mało tego, można również czasami spotkać w tych harmonizacjach. No ostatnio na przykład w chorale opracowaniu harmonizacji Bacha chóralnej Herz, Liebster, Jezu na Wielki Post można spotkać miejsce, gdzie na przykład jest skrzyżowanie przez trwanie ćwierćnuty głosów. Ale jest to po prostu zamierzony efekt brzmieniowy, który chciał uzyskać. A tutaj w tym myśleniu na razie stworzeniu do melodii dobrego basu kierujemy się tą zasadą, że stosujemy ruch przeciwny, unikamy równoległych kwint oktaw i zauważ, że w głównej mierze mamy konsonanse między sopranem i basem. Czasami pojawiają się również inne interwały, ale one rzadziej występują. I na sam początek wystarczy szukanie takich konsonansowych współbrzmień. Natomiast zauważ, że w takcie piątym świadomie nagle pojawia się oznaczenie przy ocyfrowaniu 5 krzyżyk. Oznacza to nic innego, że przy szóstce pojawia się krzyżyk. To znaczy, że dźwięk F jest podwyższony, czyli mamy fis. Dlaczego? Dwa takty, piąty i szósty, czyli można by potraktować tę frazę jako chwilowe zawieszenie, zakończenie w G-dur. Więc czemu by nie zharmonizować tego fragmentu po prostu w G-dur? Czyli musi nam się pojawić jakaś kadencja dominanta. Dlatego to fis, ten dźwięk fis. I to jest kolejny przykład tego, w jaki sposób można ułatwić harmonizowanie w praktyce, czyli wcześniej mówi się o wtrąceniu, o akordach wtrąconych, a tu jest po prostu myślenie o tym, dokąd ta fraza się przemieszcza. To sprawia, że nasza harmonizacja staje się o wiele łatwiejsza i prostsza. I oczywiście ja harmonizowałem naszą pieśń w następujący sposób, że w prawej ręce grałem dwa głosy, czyli sopran alt, tenor lewą ręką i bas oczywiście na klawiaturze nożnej. I oczywiście jako przypomnienie dla organistów zalecam nie dublowanie basu lewą ręką, ponieważ ogranicza nam totalnie ruchomość tenoru. Gdy oswoimy się z harmonizacją w praktyce, okaże się, że chcielibyśmy wprowadzić pewien ruch na przykład w tenorze, który jest bardzo ładny i pożądany. A będzie to niemożliwe, jeśli będziemy dublować bas, ponieważ zwiąże nam to poniekąd lewą rękę. Zatem zachęcam do ćwiczenia na przykład układów rozległych w harmonii, czyli żeby nie grać akordu tutaj blisko, tak w układzie skupionym, bo na organach szczególnie dobrze brzmi układ rozległy. To znaczy, że zaczynam akordem harmonią pionem C-dur. W tym całym materiale, który tutaj masz na pulpicie, zauważ, jeśli nie ma żadnej cyfry przy basie, to znaczy, że jest to akord w postaci zasadniczej.
Szóstka, tak jak już powiedziałem, to na nasz język polski jest po prostu akord w pierwszym przewrocie. Akord 5-6, no to po prostu licząc od tego basu interwał 5 oraz 6. Akord jeszcze tutaj sekundowy się pojawia, czyli na przykład mamy dźwięk C w basie w trzecim takcie, a w melodii mamy A. Oznacza to nic innego, że jest w basie dźwięk C, ale generalnie kolejnym składnikiem akordu jest dźwięk D i A, demol. Demol z dźwiękiem C w basie. W polskim nazewnictwie by to się nazywało akord demol septymowy z septymą w basie. Chodzi generalnie tylko o to, o takie płynne przejście między demol do akordu G-dur. Więc teraz zademonstruję tą całą harmonię tutaj na klawiaturze, żeby to było widoczne. I już dalszy ciąg. Zauważ, jest to o wiele bardziej intuicyjny proces tworzenia harmonii praktycznej. Ten niniejszy załącznik znajdziesz w opisie filmu do pobrania, tak żebyś mógł sobie po prostu wydrukować te nuty. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. To była taka krótka refleksja. Zdaję sobie sprawę, że to po prostu jest tylko takie zaznaczenie tematu, ale chciałem Wam przedstawić pewną alternatywę, sprawdzoną przeze mnie i bardzo ułatwiającą życie i dającą wiele satysfakcji i radości. Oczywiście zachęcam do lajkowania postu, filmu, komentowania, zadawania pytań. Będę wdzięczny za udostępnianie filmów oraz oczywiście śledzenie dalszych tutaj aktywności na kanale Impro Akademii oraz moje. Za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne materiały. Patryk Podwojski, Impro Akademia.